the battle to them. Siema, siema, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie nagramy trzecią część związaną z Warriors Unbound. Robię taki cykl odcinków, gdzie opowiadamy sobie o drużynie KVK. Już jedno, jakby oddzielny odcinek na temat KVK dostaliście taki, do, powiedzmy, pomiędzy drugim a trzecim odcinkiem związany ogólnie ze statystykami Kiwiki przy, jak to było w strefie piątej. Lecz teraz sobie przegadamy po prostu to, co w ostatnim czasie się tutaj dzieje, co będziemy w najbliższym czasie do zrobienia. Więc zacznijmy może od posągu, czy pomnika. Oczywiście dzisiaj będziemy, dzisiaj jest nagrany odcinek, ale odcinek ten, który zobaczycie, będzie to oczywiście, ten co dzisiaj wyjdzie, będzie troszkę później. Ale tutaj jeżeli chodzi o... Tutaj jeżeli chodzi o Hierona, no to teraz będziemy odblokować Hierona, oczywiście będą, już dostaliśmy nagrody, będziemy zaraz, tam do 12 godzin będziemy go zdobywać, czy będzie to dodatkowe tam bonusy. Za półtora dnia będziemy mieli już tutaj, kiedy będziemy kontrolować jednego Hierona, no to oczywiście Fort Barbarzyńco 12, to się już opłacać będzie robić. Potem już własności spory, czyli już pomalutku będziemy się przygotowywać na 20, chyba tam jest 3 listopada, bo wtedy się otwiera strefa 6. To jest 5, czyli strefa 6. Więc będziemy wchodzić tam w tą strefę 6, odblokuje się kolejny pakiecik wojny w górach. Ja jestem już w pas ogólnie na takie zabawy. No ale wszystkim Karuak się odpali, czyli kolejne monetki. Czy kryształki. Ja w tym momencie, kiedy nagrywam filmik, to jest poniedziałek, ponad 51 milionów mam wydanych kryształów. Wiadomo, to jeszcze dzisiaj wzrośnie, bo będę robił bastionki. Nawet niektóre bastionki zrobię przy was tutaj. O mobilizacji sojuszu, ze względu na Kiwiki, nie staraliśmy się, nie pchaliśmy to. Zrobiliśmy czwarte miejsce na 13 tym. Tak byle by to było zrobione, żeby się utrzymać w tej topówce. No, taki był plan, takie założenie, więc nic więcej tutaj nie ten. Ja osobiście też jakoś dużo nie pchałem, bo zrobiłem 1800 na 11 questów, więc bardziej skupiłem się na takich pierdołach. Wybrałem sobie tu bardziej speedupy do leczenia, zwykłe. Kluczyki tutaj, chociaż przy tej opcji tutaj myślałem, żeby wziąć to, ale odpuściłem, tutaj Portusie sobie wybraliśmy, wiadomo. No i Heraklusz, bo sobie tam buduję Heraklusza, żeby mieć jakiegoś garnizon dowódcę sparowanego z Janem Ziszką i żeby to fajnie grało, lub też jakimkolwiek innym, bo już jak masz Heraklusza, to jeszcze długo będzie on w topówce grywalny. Co tutaj jeszcze mamy? Otwieramy sobie tylko parę tych. Okej, to mamy. A, otworzymy sobie te, ale to już otworzymy sobie na klinie. Musimy to rozwijać coraz lepiej. O, co tu mamy? Rzeź. Odzież zadaje podstawy obrażeń każdego rodzaju. Okej, dobra, jest nieźle. I odwet. Odzież zadaje o 2,5% więcej obrażeń od kontraktu każdego rodzaju. No, padły nam dwie fajne inskrypcje moim zdaniem. Tutaj są nam akurat nauki. Nauki też musimy ogarnąć. Zresztą muszę parę tych wziąć i tutaj... jak są te nowe, zablokuję. Muszę posprzedawać, żeby tam zacząć sobie też, wiecie, to rozwijać drugą strefę, bo tam legenda jedna czeka przez cały czas na mnie. Więc zobaczmy, co tam mamy z bastionów. Nie będę ukrywał, że ja tam bastiony ostatnio lubię sobie trzaskać. Poszukamy, żeby robić jakieś... to tu jest okej. I potrzebujemy Ryszarda z... Rysie. Teraz się te barwów robi dużo lepiej niż na początku, więc też ten honor muszę robić. Chyba mamy do zrobienia jakieś, tak, hejre trzeba skończyć do końca. A nie, tego musimy skończyć. Bo nie mogłem go przedtem zrobić, bo był zablokowany, nie? To jest w ogóle element. Jak wyglądamy, jeżeli chodzi o badanie technologiczne? Tu mam 48%, wiadomo, to dzisiaj wzrośnie, ale zobaczmy sobie przede wszystkim, co tutaj mamy z tego. A, musimy to wzmocnić, dobra, tak. Muszę te będę dostała więcej, wiecie, punktów wykonanie misji, nie? Tutaj ten Karłak to aż tak bardzo nieważne, ale to kończymy, czyli robimy to wszystko już do końca i potem idziemy tutaj troszkę w speeda. Tutaj chyba, że jak pamiętam, chyba poszerzenie armii, nie wiem, czy 6 marsz później i potem morale, ale też będziemy musieli już tu nad tym pracować. A, nie, zapomniałem. To nam chyba zostało, tak, to będzie trzeba do 10 jeszcze zrobić, tutaj troszeczkę jeszcze pójdzie tych rubinków. Jest już Rysiek, jesteś już
Aha, bo ty tego nie zrobisz na ten. Ty tego nie zrobisz niestety tutaj na taki training. Misie, pysie, dobra, lecimy tu na górę. Ja już tam zrobię, ale niestety nie zrobię takiego China. Tu mogłem zrobić, ale widzicie, teraz się nałożył ten 49. No trudno. Co tu jeszcze mamy? A, no i w najbliższym okresie mamy kalendarz wydarzeń. O, i Draluka zrobimy sobie. Mam trochę rubinków. W sumie na takie coś czekałem. Dobra, Draluk, jak tam wygląda z tym się? O, to już jak coś wypadło. Witaj, przygodo. Więc powiedzcie, chyba fajny odcinek. Mam nadzieję, że wam się będę podobał. Ilianes zrobimy już sobie sami tak na chillu. Typowanie grapi nie będę o tym opowiadał, bo ja jakoś tam nie mam do tego jakiegoś chyba tam szczęścia. Nie wychodzi mi to typowanie, albo po prostu przez to kiwiki też nie patrzyłem, jak to dobrze wytypować, bo tam widziałem, że parę takich dobrych tych kont, czy parę nie kont, tylko dobry królec zawiodło. Jedno wiem, że obstawiłem dobrze, jedno źle, no i to tak działa. W międzyczasie, jak oni idą, to pójdźmy sobie może tego Draluka. A, damy auto, może akurat. Auto, czekaj. A bo to musi być legendarny. Dobra, to kupujemy. No, kupimy parę. 20 na pewno. Czemu nie? Ja lubię te Draluka. Tym bardziej speed-upy wpadają. W końcu. Ja tak zawsze mam takie szczęście, że dropnie mi ta, jakby tak powiedzieć, ta żółta, znaczy legendarna. Dopiero wtedy, kiedy kiedy już jest naprawdę mało tych. Ona nigdy mi tak nie wydropi, że wiecie, że ja wybiorę. O, i powinien wiedzieć tu w środku. O, okej, tu ukończyliśmy tego Draluka. No i zobaczymy, co to pewnie wybiorę kawałek. Ostatni dwa razy, jak to robiłem, to nie miałem szczęścia. Raz, dwa, trzy, cztery. No nie wiem, co wybrać. No dobra, wybierzemy to. Jezus Maria, znowu. To jest drugi raz, kiedy trafiam na surowce, nie? I znowu surowce. A, teraz akurat wyszło. Powiem wam, że ten Draluk to mnie... Dobra, chyba tyle starczy. O, tam 5 rubinów też. No, w końcu. Nie kliknie w końcu. To jeszcze tutaj weźmiemy... A muszę przecież ten, nie? No. Już tyle. Chociaż o jeden więcej, nie? I to jest takie, wiecie, totalny random, nie? No. Zobaczymy, może jeszcze potem zrobimy trochę rubinku, bo to jeszcze jutro jest, ale no... Ja Draluka z jednej strony lubię, bo czasem mi fajnie dropi, ale czasem to jest, jak widzicie, taki... No to losowanie najgorsze, no daje 3-dniowe przyspieszenie mogło wpaść, nie wiem, darmowe 5 prób. No ale kurde, po raz piąty skrzynka. Ja czasem mam takie, wiecie, wrażenie, że tam nie ma nic poza tymi skrzynkami, nie? Nie, bo raz mi poleciało ten złoty. Jeden złoty, tak, to wiadomo. Niektórzy powiedzą, nie narzekaj, bo chociaż coś ci poleciało, no. Ale to raz na 5, no to wiecie. O. Tam jeszcze zostało, mamy jeszcze na 2 próby. Dobra, zrobimy. Tak, gdzie wpadł trochę rubinku z tego, więc... No, chociaż dobrze fiolet wpada. Jeeees! Patrzcie, udało się! Dobre. Fuks jak fuks, ale weszło. Na koniec, chociaż tyle. Ja tego Draluka robię, no bo wiecie, ja ten sztylet zrobić na Williama, no i potem, jak skończę sztylecik na Williamie, zaczyna się zabawa całym setem łuków. Dokładnie, tylko ja to troszkę inaczej rozwiążę, bo ja... A, brać szybko, bierz. Ja to inaczej troszkę rozwiążę, gdzie łuki, z tego względu, że ja mam taki plan, że może wam o tym mówiłem, że tutaj kupię Heda i broń z Soka.
Mam już legi i buty z leadershipu i te cztery części pójdą na drogi marszułków. Jeszcze nie wiem, szczerze wam powiedziawszy, jak to rozwiążę parowo, chociaż bardzo mi kusi Shajara z YSG lub też Shajara z Lisongiem. Znaczy, to nie jest Lisongiem, Boże. Shajara z Ashura lub też drugą stronę. Zobaczymy, no. Mi pasuje ogólnie to tam, jak to tam wygląda, nie? Czy to wypali? Nie wiem, no niektórzy mówią, zrób sobie to, poczekaj sobie na kawalerię, no wiecie, ja na razie tak się wstrzymuję z tymi głowami, bo poszła taka malutka plotka, że może być tak, że nie będziemy mieć w półkach nowego leadershipu inżynierii, czyli gdzie tam odkładamy wtedy gdzieś 4-6 miesięcy na kawalerię kolejną, tylko że będziemy mieli właśnie kawalerzystów i ja jestem w takiej kropce. Z drugiej strony ma wyjść ten Ragnar, nie wiadomo jak ten Ragnar będzie ostatecznie, czy on będzie w openie grywalny czy nie, bo VIP support mówi jedno, gracze mówią niektórzy drugie, na Reddit tak mówią drugie, na forach i YouTube'ach mówią trzecie i to jest tak pobieszane, powiem wam, jak masakra. Niektórzy twierdzą, że on będzie dostępny, ale nie będziemy mogli wykorzystywać normalnych kiwiki innych w starym KD, tylko będziemy mogli to wykorzystywać, jakby tak powiedzieć, w danym kiwiki. Czy tak będzie? Nie mam bladego pojęcia. No ale no, tak niestety to w ostatnim czasie wygląda. Nie, kończymy tutaj tego. A, bo ten już skończył. Szybko się ta piechota uwalniała. O, tutaj idziemy. Trochę więcej już tego. No wiadomo, odblokowaliśmy trochę piątą, więc więcej tych lepszych barbarzyńców, więc z jednej strony fajnie, ja się tam cieszę, nie? Bo to punkty lecą i to jest najważniejsze w tym momencie. Ja ogólnie lubię takie łańcuszki robić w ostatnim czasie. Więc to na pewno będzie fajne. No i najdziemy czasie, jak już jesteśmy tutaj przy ogólnie eventach, tak jak Daluka zaczęliśmy sobie robić, to Złote Królestwo, nadwyżka obecności i quiz sojuszu. Wiem, że pytacie, co to jest. Powiem wam, że długo nie wiedziałem i długo się zastanawiałem na tym i w pewnym momencie wypracowałem sobie już tak mniej więcej co to może być, nie jestem oczywiście 100% tego pewny, ale to może być event związany z tym, to nie będzie na pewno event z rubinami, to na pewno, że tam 7k rubinów rzucamy, to będzie event prawdopodobnie związany, czy tak mi się zdaje, no bo kurde, mieliśmy niedawno 7k rubinów event, myślę, że będzie event, wiecie, będziecie, wiadomo, bo tam będziemy mieli chyba 10 skrzynek, co już będzie tam, wiadomo, pakował tam, jakby powiedzmy, nie wiem, tak było niedawno chyba, jakieś tam były talerze, jakiś wieniec, za wieniec można było więcej głów zdobyć, tam było 30 głów, oczywiście materiały i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie robimy quiz, za które też dostajemy jakieś dodatkowe pakiety, quizy, możecie kojarzyć, bo te quizy są robione dość często przez Sojusz, przez R4. To będzie takie, mi się zdaje, przygotowanie przed ogólnie całym Halloween eventem, tak mi się zdaje, bo Halloween event będzie pewnie końcem października, początkiem listopada jakoś tak, więc zobaczymy. Co dokładnie tego będzie, nie będę wam opisywał, bo nie mam naprawdę tego pojęcia. Nie jestem w stanie wam teraz powiedzieć, co dokładnie to będzie. Jeszcze raz skończyć to szybko. Dobra, tak użyjemy. Nie będę tego używał. Przecież bastiony się muszą robić, a ja robię te, a nie myślę. Więc to będzie takie, mi się daje takie coś, gdzie będziemy tam po prostu przeznaczać swoje rubiny, jakieś tam kupić jakieś pakiety, bo to będzie znowu pakiet show w środę tych wszystkich takich dodatków eventowych, no i tam będziecie się to rozwijać. A właśnie jak będzie Halloween event, to tam będzie mi się daje dopiero 7k event i tak mi się zdaje, że tak to Lili to rozwiązuje na ten moment. Jak będzie dokładnie, kurczę, nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale no tak to wychodzi na teraz. O, chodź tutaj. Uderz tego, potem tego. I ten evencik na pewno. Jeżeli macie tam przygotowane jakieś rubinki albo jakieś pieniążki, to przypuszczam, że będzie warto wykorzystać. Ja na przykład wykorzystuję to głównie pod materiały teraz. No i fajnie by było te złote głowy też, no ale nie mam tyle rubinów. Teraz widzicie, że to są rubiny pakowałem w Draluka.
Bo zbieram materiały, zbieram też speedupy, bo wiecie, w jakiej jestem sytuacji. Muszę te speedupy jakoś zdobywać. Czy też na klucze suwerena tam się otwiera dzienne. Jeżeli liczę na to, że mi tam wydrupi coś podwójnie, będę mógł potem wymienić to na jakieś speedupy albo główki. No tak to teraz wygląda, to jest takie ciłanie, jak to niektórzy mówią, nie? Ciłasz, ciłasz, nie? Mówię, no kurde, no jakoś trzeba, nie? Więc ogólnie ewenciory wyglądają naprawdę, naprawdę fajnie, ale tak jak mówię, większe takie jakieś uderzenie tych eventów, to mi to znowu Avasty, czy Nortony wskakują, dopiero będzie, więc szykujcie się na to. Ogólnie jak macie strategię rezerwy i macie zamiar bić barbarzyńców, wbijcie, bo to speed upów też daje trochę dużo. I znalazłem ostatnio jeszcze taką fajną jeszcze rzecz, powiem wam, bo się zdziwiłem, że w ogóle tak to mi zaaprocowało, bo przedtem tyle nie dostawałem tych speed upów. Jeżeli macie złote głowy i jak macie budowanie fortu, nie? Te kiwiki i tam wywalacie te złote głowy, to jest ostatni stage przy jakby tak wybudowania fortety. I nawet jak zrobiliście wszystko, nagrodę zebraliście, to wrzućcie z te głowy więcej. Bo powiem wam, że ja za 900 tam skrzynek, gdzie 900 skrzynek to nie jest jakoś bardzo dużo, bo tam pozostawało mi z fioletowych jakby tam główek trochę. Dostałem bardzo dużo speedupów 5-minutowych, które są do szkolenia. I byłem w szoku, jak ja to otworzyłem, nie? Ja w ogóle nie pamiętałem, że tyle mi to daje, nie? I teraz po prostu będę wiedział na przyszłość, że jak będę potrzebował speedupów szkolenia, no to ten trzeci tam wale ile się da, bo ja i tak zawsze na tyle obracam tymi złotymi rzeźbami i fioletowymi i niebieskimi, że i zielonymi, że mam na te wszystkie nagrody tam, żeby wykupić, nie? Tak samo jak wiecie, mamy tu sklep i mamy do wywalenia na przykład te wszystkie strzały oporu. Ja już je wywaliłem w kosmos, jak potrzebowałem tam kupić random tepeki parę. No ale no wiecie, o co mi chodzi. No to fajnie, fajnie wygląda, nie? Tutaj sobie użyjemy ten, no bo robimy te questy. Wiem, że mamy coś na speed upa. A tam nam poszli. O Jezu, ale oni się tu rozeszli. Wiem, że coś będzie ciekawego. Teraz źle zacząłem. No trudno. Jakoś to będzie. No. I w sumie na tą chwilę chyba tyle, jeżeli chodzi o Warriors Unbound. I o całe tutaj przygotowanie do kolejnej strefy. No ja muszę naprawdę dużo speedupów nazbierać. Surowcowo się, jak mówię, nie boję, bo coś tam może sypną mi z tego, co wiem. Może coś tam gdzieś dostanę. Może coś tam jeszcze załatwię z farm. Zobaczę. Ale ogólnie rzecz biorąc, bardzo fajne kiwiki i mam nadzieję, że tu zrobić jak najlepszy wynik, być w tej topówce, żeby też zdobyć autarchę, no bo głównie po to, na tym mi to najbardziej zależy, poza gwiazdą dla królestwa, nie? To dwie rzeczy, które mi tu najbardziej zależy, żeby też po prostu rozwijać swoją postać, być coraz lepszym na kolejne kiwiki, nie? Więc myślę, że tyle to ode mnie będzie na dziś. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Do zobaczyska. Ejo.